Dokładnie tam, za linią kolejową, będzie przebudowana ulica Suwak przez prywatnego dewelopera i do końca roku będzie wyglądać zupełnie po nowemu, z jezdnią asfaltową, z drogą rowerową i z przystankami autobusowymi. Jak ta cała inwestycja będzie wyglądać i co tu się już dzieje? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Nąż, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tutaj prosto z nad trasy NS na warszawskim Mokotowie, chociaż już właściwie na Włochach lecimy. Węzeł Marynarska. No nie. Oczywiście w dzisiejszym filmie nie będę mówić o trasie NS. Mogę tylko łącznie wspomnieć, że już o tym zrobiłem kiedyś materiał, dokładnie prawie ponad rok temu. I wszystkie informacje, które tam powiedziałem, są dalej aktualnie. Czy w skrócie, nie są żadne prace realizowane, aby zrealizować w przyszłości bądź teraz trasę NS. Czy jest to potrzebna trasa? Moją opinię już znacie dawno, ja dokładnie co ten temat sądzę. Natomiast ważne jest to, że różne podmioty cały czas mówią o tym, że jest zaplanowana, jest w przestrzeni, cały czas nie można tutaj żadnych terenów zabudować, ale to nie zmienia faktu, że nic w tym temacie, jeżeli chodzi o większe prace, nie jest realizowane. Jak powstał ten węzeł z wyjazdem, tutaj widzicie prosto w drzewa, tak wtedy się zakończyła cała ta inwestycja, chociaż jakieś większe tam wspominki o trasie NS pojawiają się teraz w trakcie prac projektowych przy trasie S7, która będzie się łączyć po drugiej stronie właśnie z trasą NS. Ale to daleko idące plany. Przejdźmy sobie do ulicy Suwak, która jest dzisiejszym tematem odcinka. Ulica Suwak znajduje się właściwie tutaj, obok pętli tramwajowej PKP Służewiec. No, kiedyś się ta pętla inaczej nazywała. Dajcie znać w komentarzach, czy wiecie jak. Napiszcie też jak. Natomiast co ważne, sama pętla PKP Służewiec będzie mieć teraz zupełnie nowy wymiar dzięki temu. Bo będzie mieć też przystanki autobusowe na dole, na ulicy właśnie Suwak. Ulica Suwak w tym miejscu się kończy, a teraz będzie wydłużona z nawierzchnią asfaltową, z drogą rowerową i z przystankami autobusowymi. No i oczywiście też z chodnikami. Co ważne, sam szereg ulicy będzie wyglądać dokładnie tak, jak teraz lecimy mniej więcej, więc na tutaj żadnych większych mapek nie będę już tutaj załączać. Będzie się znajdować właśnie pod wiaduktami ulicy Marynarskiej wzdłuż linii kolejowej, z możliwością oczywiście w przyszłości rozbudowy linii kolejowej do dodatkowych dwóch jeszcze torów, czyli łącznie, żeby były cztery tory. No i w ramach tej inwestycji powstaną również przystanki autobusowe obok właśnie PKP Służewiec, ale nie będzie tutaj żadnego nowego dojścia do samego przystanku kolejowego, czy tam stacji kolejowej, więc to w tym temacie raczej nie się nie zmieni. Co ważne, sama inwestycja, która w tym miejscu połączy właśnie ulicę Suwak od ulicy Marynarskiej z ulicą Cybernetyki, jest realizowana przez prywatnego dewelopera, który, właściwie nie prywatnego dewelopera, prywatnych deweloperów, którzy się złożyli i razem wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawą realizują tą inwestycję. Miasto Stołeczne Warszawa będzie i jest cały czas właścicielem tych terenów i do niego będzie należeć ta cała nowa ulica. Bo wartość tej inwestycji jest mniej więcej 15 milionów złotych. No i co ważne, aby po prostu deweloperzy mogli budować swoje osiedla, zostali zobowiązani do tego, aby wybudować również w ramach swoich inwestycji właśnie tą i nową ulicę, aby po prostu poprawić też dostępność tej części Mokotowa. I faktycznie to dosyć dobre i nowe połączenie, które w tym miejscu się pojawi. Razem z drogą rowerową, której oczywiście tam brakuje, ale drogi rowerowej brakuje bardziej nie wzdłuż linii torów, chociaż taka by też się przydała, taka bezpośrednio na przykład do Pruszkowa, ale przydałaby się droga rowerowa wzdłuż ulicy Marynarskiej, ale w tym temacie jest cisza. Z kolei w tym miejscu za ulicą Cybernetyki możecie zobaczyć, że już się zaczyna tunel kolejowy bezpośrednio do lotniska Chopina, więc to też taka ciekawostka. Tutaj jak widzicie już pierwsze prace w teorii się rozpoczęły. No w teorii, bo w praktyce zostało cały po prostu teren teraz ogrodzony. Już pierwsze jakieś koparki zaczęły pracować. No ujęcia są jeszcze z kwietnia, więc siłą rzeczy to, co tutaj widzicie, nie jest najbardziej aktualne i jakby ujęcia są sprzed dwóch tygodni, ale oczywiście tą inwestycję będę pokazywać krok po kroku, jak będzie powstawać. Tutaj też przy okazji cała ulica się połączy, czy skrzyżowanie się połączy z nową ulicą, która właśnie została budowana jakiś czas temu po prawej stronie, więc to będzie połączone w jedną całość. Oczywiście cały układ, jeżeli chodzi o chodniki, też będzie połączony. Jeżeli chodzi
chodzi o drogi rowerowe też w miarę, chociaż drogi rowerowe bardziej będą się łączyć z ulicą Suwak niż z pozostałą siecią dróg rowerowych przy ulicy Marynarskiej. No i pod samymi wiaduktami, właściwie obok nich, będą się znajdować dwa nowe przystanki autobusowe w formie zatoczek. Pokazałbym wam projekt tej inwestycji, ale niestety go nie posiadam. Wydaje mi się, że go widziałem, ale niestety wydaje mi się, to jest zbyt mało, żeby wam go pokazać. Więc mówię wam tyle, ile zapamiętałem, a jeżeli ktoś z was by miał posiadał ten projekcik, to oczywiście zachęcam, to proszę o podesłanie go na mojego maila, do których macie link w opisie, czy ja widzę awizomokonoszka.pl i chętnie go pokażę w kolejnym materiale. Ja oczywiście też sam będę swoimi własnymi środkami próbować go uzyskać. Natomiast zerknijmy sobie z bliska aktualnie, jak to wygląda aktualnie, jeżeli chodzi o zaawansowanie budowy. No de facto chodzi tylko właśnie o pojawienie się płotu dookoła całej tej inwestycji. Tu widzimy też zakres nowej drogi Rower, która się połączy w tym miejscu. Tu będą mniej więcej te przystanki autobusowe, no bo obok są faktycznie schody, po których będzie można się dostać do przystanku kolejowego. Jakie autobusy tu będą jeździć, nie wiem, ale to na pewno jakieś dobre połączenie autobusowe będzie mogło w ten sposób się połączyć, żeby trochę połączyć te dwie części Mokotowa, właściwie te dwie części Mordoru. No i dalej możemy zobaczyć pod wiaduktami, że znajduje się jedna hulajnoga. No nie wiem, co z tą hulajnogą się stało, czy już została stracona. Na pewno nie utonęła, jak duża część hulajnóg nad Wisłą, ale no, znajduje się na terenie budowy, więc nie życzymy dużej przyszłości dla tej hulajnogi. Z kolei dalej możemy zobaczyć, że teren jest całkowicie ogrodzony, jeżeli chodzi o wszystkie windy i schody. No i jeżeli chodzi o pozostały zakres inwestycji, również ta inwestycja jest ogrodzona, jeżeli chodzi o linię kolejową, więc przynajmniej dzięki temu żadne osoby już tędy nie będą przechodzić właśnie z peronów, żeby sobie skrócić transę. No bo po prostu jest duży płot i się przez niego zbytnio nie przejdzie. Też w ramach tej inwestycji, z tego co mi się wydaje, raczej na pewno będzie utworzony jakiś płotek wzdłuż całej tej inwestycji, żeby faktycznie możliwości wchodzenia na tory w tym miejscu nie było. Czy ekran akustyczny się tutaj pojawia? Raczej wątpię, ale płotek na pewno się pojawi, pewnie PKP tego wymagało takiej nowej inwestycji bardzo blisko samej linii kolejowej. No i to jest oczywiście ulica Cybernetyki, z którą się będzie łączyć ta cała inwestycja na dole, więc nie będzie wjazdu w ulicę Cybernetyki od góry, tylko łącznie będzie właśnie połączenie na dole, więc będzie tylko łącznie możliwość wjazdu w dalszą część Pokotowa, a na Włochy już trzeba się trochę nakombinować, by tam tędy pojechać. Przy okazji, tu taka ciekawostka, możecie zobaczyć lotnisko Chopina. Tak, bardzo blisko lotniska Chopina tutaj latałem dronem, specjalne pozwolenie tutaj potrzebowałem, w kontakcie byłem z wieżą kontroli lotów, i w ten sposób wykonałem ten lot dronem. Spokojnie, uspokajam was, udało mi się to zrobić i mam nadzieję, że kolejny raz, jak będę nagrywać tą inwestycję, również mi się uda uzyskać pozwolenie na loty w tym miejscu i może dzięki temu też tą rozbudowę Chopina będę mógł nagrywać, bo jak już tak blisko latałem, to może nie będzie to aż takie złe. Przy okazji, tutaj ciekawostka, tu są dwa przystanki autobusowe, które zostały wybudowane w ramach całego tego węzła i do dnia dzisiejszego nie ujrzały jeszcze żadnego przystanku, żadnego autobusu, a pomimo to wszystko mają tam jakieś mapy rozwieszone. No i tutaj też się znajduje jedna taka długa kładka z windą, która też jeszcze nigdy nie była zbytnio użytkowana. No bo nawet jest ogrodzona i do niej nie wolno dochodzić. Więc nie będę ukrywać, że jestem ciekawy, jaki rozkład jazdy, a właściwie jaka mapa tam się znajduje i jak bardzo jest ona nieaktualna. Tylko problem jest taki, że tam zbytnio nie ma jak się dostać legalnie. Ale nie będę ukrywać, że i tak chciałbym to sprawdzić. Tymczasem to będę teraz tego materiału. Jeżeli taki film masz podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w przykład i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z przedłużenia ulicy Suwak, a właściwie budowy tego łącznika, pojawi się w przyszłym miesiącu, czyli w czerwcu, no bo to jest film z kwietnia i będziemy sobie obserwować tą inwestycję, jak powstaje krok po kroku. Ma się zakończyć na przełomie tego i przyszłego roku, czyli na przełomie 2024 i 2025 roku i całkowicie jest w całości finansowana właśnie przez prywatnych inwestorów. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!